Panie ministrze, dżentelmen w polityce, to zaznaczy. Właśnie sam się dziwię, bo właściwie można powiedzieć, że w polityce ta konkurencja to jest chyba jakaś odwrotna do tej, która obejmuje tak zwaną skuteczność. Czyli dżentelmen nie może być skuteczny? Okazuje się, że może, ale sam jestem zdziwiony, dlatego że jednak w polityce jest tak, że nieważne są łokcie, kolana, ważna jest skuteczność. Natomiast w życiu normalnym, tym, który obejmuje wszystkie dziedziny poza polityką, mogą obowiązywać zasady fair play. W sporcie mogą obowiązywać, powinny obowiązywać. W polityce z zasadami fair play niezwykle trudno. Czy dżentelmen na czas kryzysu to jest dobry pomysł? Dobry, dlatego że już poważnie odpowiadając powiem tak, że w takiej szerokiej kategorii mierzonej na XXI wiek muszą się mieścić trzy rzeczy. Po pierwsze wrażliwość, po drugie uprzejmość i uczynność, a po trzecie stosowność. To znaczy trzeba zachowywać się stosownie do określonych sytuacji, zarówno jeżeli chodzi o słowa, gesty, ubiór, jak i również adekwatność reakcji na potrzeby innych ludzi. To jest niezwykle ważne. Nie mówię o jakiejś stosowności takiej na pokaz, tylko wręcz odwrotnie. Jednak warto zwracać uwagę na to, kto jest tą osobą, z którą w danym momencie się rozmawia, wobec której się czyni określone gesty, ale nie tylko, i też pracuje. Na miano dżentelmena pewnie zasługuje każdy, kto zachowuje pewne formy w każdym aspekcie życia, czyli i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym. Ja tego inaczej jak najbardziej. No bo został pan doceniony przez czytelników dżentelmena, więc chyba tak. Bardzo się z tego cieszę i bardzo się cenię tę nagrodę. Kim pani jest, dżentelmenką roku? Jestem, proszę pana, First Lady. Czy first pan wie, lady, co to znaczy? Dżentelmena. First Lady dżentelmena. Wie pan, co to znaczy? No, chyba pierwsza dama? Bo ja nie wiem, co tak to jak, znaczy. Tak jak żona prezydenta. Właśnie. First Lady tłumaczymy pierwsza dama, dobrze tak mówię? Tak jest. W związku z czym ja nie wiem, ale mój mąż chyba powinien zostać prezydentem. No chyba ma szansę. Chyba powinien. Ale czy ja mu tego życzę? Nie, ja mu tego nie życzę. Czyli dobrze, pani może zostanie prezydentem. Ja już, niech już którym... będzie, że ja jestem ta first lady, dżentelmena, okay. I na tym się zatrzymajmy. Ale którego dżentelmena? Nie no, proszę pana, to jest jeden dżentelmen, tak naprawdę w sercu moim, a w ogóle to po prostu dżentelmena w cudzysłowie, czyli miesięcznika dżentelmen. Proszę o strój, bo jestem zachwycony. Podoba się panu? Czy to jakaś markowa kreacja? Nie, to jest kreacja, kombinacja w postaci, szukamy w szafie, co możemy skombinować. No to nieźle, gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. First Lady, tak? Taki tytuł. Proszę to zapamiętać.